Borówka amerykańska. Przesadzaliśmy ją z miejsca, gdzie była w cieniu i nie chciała za bardzo tam rosnąć. A teraz robimy jej tak, że dookoła posadzonej borówki daliśmy gnój, na gnój kartony i na kartony zrębki. Te zagony w tym roku posłużyły nam już jako zagony pod ziemniaki, ale ponieważ było tu dużo kretów i krety z jakimiś tam nornicami nam te ziemniaki w większej mierze zjadły, za to ziemniaki sprawdziły nam się w zagonach podwyższonych, takich po prostu z drewnem po bokach. I postanowiliśmy tutaj, ponieważ tu jest taki ciek wodny, a Misiek wyczytał, że borówki właśnie lubią dużo wody i spijają tą wodę w miejscach, gdzie jest jej za dużo, tam gdzie się jej nie chce. Dlatego Misiek wpadł na pomysł, żeby tu dać borówkę. Już w zeszłym roku ten pomysł poddawał, ale ja chciałam tu posadzić ziemniaki i jednak wyszło na to, że i tak tak robimy. Z czego płynie nauka, że lepiej kiedy żona słucha męża, niż kiedy mąż słucha żony? No może nie zawsze. Zależy w jakich sprawach. O, tutaj jest ten sam zagon, ciąg dalszy. Wygląda to właśnie tak, że buróweczka, tu jest gnój. No a tutaj jest, o, wysypało mi się tu coś. Coś tu urośnie w przyszłym roku. I na to właśnie kartony i zrębki. I nie trzeba już dawać żadnej kory. Borówka będzie miała wszystko, co potrzebuje. Robi się taki trochę kopczyk, ale nic się nie martwcie, to po prostu potem sobie wszystko siada, bo się przerabia na piękną ziemię. Kartony znikają, rozkładają się. Po pół roku ich już właściwie nie ma. Zostaje tutaj taki czarnoziem. No i tak jak czytałam, słuchałam, przez kilka lat trzeba przywozić po prostu tego gnoju zrębek, aż w końcu tu przestanie cokolwiek rosnąć. Natomiast jeszcze muszę poczytać, co dokładnie rośnie fajnie koło borówki amerykańskiej, bo wtedy można zrobić taką, nawet taką gildię. I na przykład, nie wiem, obsadzić drzewokostem tu po boku, który zrobi taki trawnik, że właśnie nic nie będzie chciało rosnąć. No zobaczymy. Chociaż jednak wolałabym chyba zostawić tutaj same zrębki, ze względu na to, że dzieciaki potem będą tu chodziły, te boróweczki obrywały, żeby tu nie musiały deptać po niczym. Chyba zostawię właśnie w takiej wersji. Tu jeszcze mi została kapusta z tego roku, która sobie jeszcze rośnie. Zerwę ją dopiero później, za jakiś miesiąc. No i tyle. I zostaną tu same zrębki właśnie z tym gnojem.